Ja to uważam, że my dlatego tak się trzymaliśmy, bo nawet jak się pogniewaliśmy, to szybko się przepraszaliśmy. To jedna z recept na długą miłość. Państwo Teresa i Jan Bacherowie to jedno z 25 małżeństw z gminy Rychwał, które 50 lat temu postanowiło przeżyć resztę życia razem. Dzień, w którym się poznali, pamiętają doskonale. My się poznaliśmy, jak kiedyś to było, całkiem inny świat był, po prostu na zabawie. Kiedyś były te wiejskie zabawy w remizach, w tym, i my się na tej zabawie w Kucharach poznali. To było tak bardzo dawno, na pewno to były grochowy, na pewno jeszcze były jakieś zabawy, potańcówki, no i wtedy się poznawali ludzie, tak? A że Żurawie jest tak blisko. Ja grałem w szkole na akordeonie i tak zaczęło się od tego. Dziś w Rychwale świętowali Złote Gody. Okolicznościową uroczystość zorganizowały dla jubilatów władze samorządowe. Przeżycie wspólnie 50 lat to naprawdę to jest szmat czasu, pół wieku. Wytrwanie, a jeszcze wytrwanie w miłości, wzajemnym zrozumieniu jest rzeczą niesamowitą. W związku z tym nie tylko sami jubilaci, ale również samorząd gminy miasta Rychwał ogromne przykłada do tego emocje, by to wydarzenie było jak najlepiej przygotowane. To jest to najważniejsze, że oni wspólnie w różnych sytuacjach zapewne byli, ale pokonali różne przeszkody po to, żeby po 50 latach wspólnego pożycia dzisiaj znów być na takiej wspaniałej uroczystości i dać przykład naszym młodszym pewnie małżonkom, że naprawdę to się da. Radości ze wspólnie przeżytych chwil nie kryli też jubilaci, choć przyznawali, że przez te lata nie brakowało również trudnych chwil. Najpierw ja trochę chorowałem, ale jeszcze nie tyle, ale żona to bardzo poważnie chorowała i tego, no ja, ale się tak złożyło, że po prostu przeżyliśmy to wszystko i się z tego bardzo cieszymy. A czego życzyć jubilatom? Oni sami wiedzą to chyba najlepiej. Zdrowia, cierpliwości, no i spełnienia marzeń, takich może już takich skrytych,